Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich pasjonatów, entuzjastów fizyki, osoby, które interesują się nowymi technologiami, a także wizjonerów, którzy z pewnym optymizmem spoglądają w przyszłość, bo to właśnie przyszłości będzie dotyczył dzisiejszy wykład. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami, które do nas napływają. Jest to wyraz tego, jak bardzo doceniacie te wykłady, tę pracę wykładowców, którzy wkładają, aby w sposób ciekawy i interesujący przedstawić czasami niełatwe zagadnienia z nauki. Wspominałem, przed wakacjami patronatem honorowym objęła nas Mensa Polska. W ostatnim czasie również patronatem honorowym objął nas prezydent miasta Poznania, a finansowego wsparcia, tym samym sponsorując w pewnym stopniu wykłady fizyki wartej Poznania, objęła nas Polska Akademia Nauk. Szanowni Państwo, ten wykład jest szczególny również z tego względu, że jest to pierwszy wykład z cyklu po wakacjach. Pewnie niektórzy z Was dziwią się, dlaczego pierwszy wykład po wakacjach odbywa się dopiero w październiku. Odpowiedź jest prosta. We wrześniu wraz z koleżankami i kolegami braliśmy udział w innym wydarzeniu popularno-naukowym, w którym nasz Instytut uczestniczy już od kilku lat, a w którym przedstawiamy i przybliżamy szerokiej publiczności zagadnienia z dziedziny nauki. Wydarzeniu, które swoim zasięgiem właściwie obejmuje już nie tyle całą Europę, co również cały świat. Mowa tu oczywiście o Nocy Naukowców. W tym roku również przygotowaliśmy dla Państwa szereg wykładów, prezentacji i pokazów, które mogliście oglądać online. Dla tych z Państwa, którzy w jakiś sposób nie trafili do nas jeszcze, bądź nie mieli możliwości obejrzenia tych wykładów, bardzo serdecznie zapraszam, aby odwiedzić kanał YouTube naszego Instytutu, Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, gdzie wszystkie wykłady i pokazy z Nocy Naukowców, zarówno z tego roku, jak i z lat poprzednich, a także archiwalne wykłady fizyki wartej Poznania są do Państwa dyspozycji i można je w każdej chwili obejrzeć. Dzisiejszy wykład, jak już wspomniałem, zabierze nas w przyszłość, ale nie w tak odległą przyszłość. Naszym wykładowcą jest pan doktor habilitowany Grzegorz Michałek, fizyk-teoretyk, który na co dzień w swojej pracy posługuje się językiem fizyki kwantowej. I to właśnie pokaże, w jaki sposób ta dziedzina nauki wywrze ogromny wpływ na to, jak w przyszłości będą wyglądały nasze komputery. Teraz, nie przedłużając już dalej, życzę Państwu ciekawego i interesującego wykładu, a zapraszam do nas i oddaję głos panu doktorowi Grzegorzowi Michałkowi. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za tutaj takie miłe wprowadzenie pana doktora habilitowanego. Bardzo mi miło, że mogę tutaj przed Państwem się wystąpić, podzielić się może troszkę takimi tutaj też przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób fizyka kwantowa nie tylko będzie wpływała na naszą przyszłość, ale w jaki sposób już w tej chwili na naszą teraźniejszość wpływa. Także to tutaj ten wykład, myślę, taki przynajmniej miałem zamiar, żeby on pokazał, że mechanika kwantowa czy też fizyka kwantowa łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Także mam nadzieję, że zainteresuje Państwa to, co przygotowałem. Dobrze, troszkę mam materiału, więc może już zacznę. Tutaj. Proszę Państwa, więc okazało się tam pod koniec XIX wieku, czy na początku XX wieku, że są pewne problemy, których po prostu nie można rozwiązać w ramach takich klasycznej teorii. Jednym z takich problemów to było jakby promieniowanie ciała doskonale czarnego. Okazało się, że żeby tutaj poprawnie wyjaśnić przebieg krzywych, powiedzmy, w jaki sposób ciała promieniują, to trzeba założyć, że energia jest wypromieniowywana kwantami. I To spowodowało oczywiście, że poprawnie udało się opisać
tutaj bankowi, w jaki sposób ciała promieniują i teraz dzięki temu na przykład możemy korzystać z tych osiągnięć w postaci na przykład urządzeń, które mierzą temperaturę bezdotykowo, na przykład termometry do czoła czy do ucha, czy też na przykład w ogóle możemy na odległość mierzyć temperaturę różnych ciał. W ten sposób też powiedzmy badając promieniowanie tak zwane tła Wszechświata, okazało się, że Wszechświat ma temperaturę około 2,7 Kelwina. Innym takim zjawiskiem, które powiedzmy było kluczowe do zrozumienia, czy też które pokazało, że fizyka kwantowa jest poprawną teorią, która opisuje rzeczywistość, było zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, które wyjaśnił Einstein i za to zjawisko jak gdyby otrzymał też Nagrodę Nobla. Zjawisko polega na tym, że kwanty energii, czyli wtedy myślano, że kwanty energii to nadal powiedzmy są jakieś fale. Natomiast tutaj powiedzmy to doświadczenie, to zjawisko, czy to pokazało, że te kwanty energii są powiedzmy cząstkami, czy można je traktować jako cząstki, czyli że fotony światła są mają nie tylko naturę falową, ale mają również naturę korpuskularną, bo zderzając się z elektronami, jeżeli mają odpowiednio dużą energię, która przewyższa energię czy pracę wyjścia elektronu z metalu, to elektrony wtedy uzyskują pewną energię i mogą z tego metalu swobodnie uciec. Oczywiście to zjawisko później zostało wykorzystane na przykład w urządzeniach półprzewodnikowych, w których zachodzi taki efekt, że kwant światła powoduje przejście elektronów z pasma walencyjnego na przykład do pasma przewodnictwa i przez to pojawia nam się prąd elektryczny, czyli możemy generować prąd elektryczny na przykład ze światła słonecznego. To też powiedzmy wykorzystaliśmy w tej chwili i nadal wykorzystujemy. Oczywiście każdy z nas ma jakiś telefon, jakiś smartfon i oczywiście w tym smartfonie mamy jakiś aparat. I ten sensor, który powiedzmy mamy, który nam rejestruje zdjęcia, jest również oparty na zjawisku fotoelektrycznym wewnętrznym. Oczywiście fizyka kwantowa też pozwoliła nam poprawnie opisać budowę atomu. Tutaj wiemy, że powiedzmy cząstki, czy powiedzmy elektrony można opisać funkcjami falowymi, natomiast to są takie specjalne funkcje falowe, to znaczy one nie są rzeczywiste, tylko to są funkcje, których dopiero jakby kwadrat amplitudy tej funkcji falowej daje nam jak gdyby informację o gęstości prawdopodobieństwa znalezienia elektronu wokół jądra. I teraz oprócz tego wiemy, że taką budowę atomy mają, powiedzmy, możemy dokładnie tą budowę opisać w ramach mechaniki kwantowej, są różne poziomy i elektrony, które powiedzmy są w atomie, nie promieniują, natomiast jeżeli powiedzmy dostaną jakiś kwant światła, na przykład jakiejś energii, to wtedy mogą sobie przeskoczyć albo z jednego poziomu na drugi, w góry, albo w dół. Kolejnym takim zjawiskiem, które gdyby było też trudno wyjaśnić w ramach klasycznej teorii, to było doświadczenie Stefana Gerlacha. Okazało się, że atomy srebra, które były w polu magnetycznym rejestrowane, później przechodziły przez pole, były wystrzeliwane przez pole magnetyczne, przechodziły i dawały obraz na ekranie, to dawały dwa punkty, natomiast teoria klasyczna przewidywała, że to powinna być linia. Okazało się po prostu, że atomy srebra mają wewnętrzny moment magnetyczny, który nazywamy spinem, czyli ten spin jest skwantowany i przyjmuje akurat w przypadku srebra dwie wartości, w górę lub w dół, w związku z tym mamy właśnie dwa punkty. Okazało się, że nie tylko jądra atomowe czy też te atomy mają spin, ale także elektrony mają spin, czyli taki wewnętrzny moment pędu. Oczywiście tutaj mamy takie obrazowe przedstawienie, jak wygląda taki spin elektronu. To jest tylko taki obrazek, który ma nam powiedzmy pokazać, że spin powiedzmy obracając się w jedną czy w drugą stronę, on może wytwarzać jakieś pole magnetyczne, czy ma jakiś moment magnetyczny, który może oddziaływać z innymi momentami magnetycznymi. Oczywiście oczywiście wiemy, że elektrony są fermionami, mają spin połówkowy, czy obowiązuje zakaz Pauliego, czyli w atomie nie mogą się znaleźć dwa elektrony o tych samych liczbach wszystkich kwantowych.
I teraz ta mechanika kwantowa, czy te wszystkie teorie, oczywiście wykorzystano w praktyce i teraz, jak tak sobie spojrzymy, to jednym z takich przykładów też takiego szerokiego zastosowania to są lasery, które no, można powiedzieć, że w tej chwili wszędzie je wykorzystujemy. Możemy się z nimi spotkać w sklepie, jeżeli możemy, powiedzmy, podczas terapii nowotworowej tymi laserami napromieniowywać chore tkanki. Możemy użyć na przykład jako w przemyśle, jako na przykład spawarki, wycinarki, no tutaj też jest nadzieja, że lasery pomogą nam w osiągnięciu, czy tutaj w tym, żeby zaszła fuzja termojądrowa, która będzie miała dodatny bilans energii. Na razie nam się to nie udaje, no też udało nam się dzięki, powiedzmy, interferencji światła laserowego zbadać fale grawitacyjne, czyli ogólną teorię względności i potwierdzić. Oczywiście mówimy o takich jakichś zastosowaniach, które są dalekie może od takiego użytku codziennego, ale oczywiście lasery znalazły swoje zastosowanie w odtwarzaczach CD czy DVD, w drukarkach laserowych możemy nimi mierzyć, powiedzmy, odległość, tak? Oczywiście no, tak samo mamy jakieś lasery półprzewodnikowe w tej chwili mamy, które można wykorzystać jako takie wskaźniki, albo na przykład no, tutaj można się nawet bawić, powiedzmy, strzelać do siebie na przykład z laserami. I oczywiście tutaj mamy pokazane, w jaki sposób taki laser działa, czyli mamy po prostu jakiś kryształ, w tym wypadku rubinu. Jeżeli ten kryształ oświetlimy wystarczająco mocnym światłem, to wtedy odpowiednie oczywiście częstotliwości, to wtedy możemy elektrony tych atomów możemy wzbudzić ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego, jakiegoś krótko żyjącego, natomiast później one bardzo szybko przechodzą do jakiegoś stanu metatrwałego i jeżeli uda nam się tutaj wytworzyć inwersję obsadzeń, to znaczy, że więcej będzie elektronów w stanie wzbudzonym niż w stanie podstawowym, no to wtedy oczywiście, jeżeli jakiś się pojawi tutaj w układzie czy przez nas specjalnie wpuszczony foton, czy też foton, który samoistnie po prostu wypromieniował z tego stanu, to ten foton, jeżeli w odpowiednim kierunku będzie się propagował, to znaczy wzdłuż osi tego lasera, on się będzie tutaj od luster odbijał i może wywołać emisję wymuszoną i wtedy będziemy mieli silny impuls światła laserowego. I to promieniowanie laserowe jest spójne, jest monochromatyczne, czyli też jest koherentne, czyli zgodne w fazie i ma taką samą polaryzację. No tutaj mówiłem, tutaj mamy przykład właśnie tych laserów przewodnikowych. Możemy wytworzyć różne, żeby świeciły w różnych kolorach. I teraz oczywiście możemy też, nie wiem co tutaj się dzieje, możemy też, dobrze, możemy też wykorzystać na przykład tą naszą wiedzę o atomie do budowy bardzo dokładnych zegarów atomowych. W tym wypadku chodzi o to, że powiedzmy spin w wyniku oddziaływania spinów czy momentu magnetycznego elektronu z momentami magnetycznymi jądra następuje pewne przesunięcie linii, które nazywamy strukturą nadsubtelną. Jeżeli teraz elektrony będą przechodziły pomiędzy tymi dwoma poziomami, to możemy na przykład bardzo dokładnie określić sobie, i w ten sposób to zrobiono, określono sekundę. Czyli wykorzystano to przejście do tego, żebyśmy zdefiniowali sobie podstawową jednostkę czasu w układzie SI. Oczywiście zegary atomowe, one są dosyć duże, tak? Natomiast też oczywiście są, na przykład to jest przykład zegara atomowego, który jest umieszczany na satelitach systemu GPS. Dokładność takich zegarów jest bardzo duża, prawda, sekunda na bieg wszechświata i oczywiście powiedzmy my też mamy takie zegary, może no, nie aż takie dokładne, prawda, ale też na podobnej zasadzie działające, na przykład które mają rezonatory kwarcowe w naszych zegarkach, ale możemy sobie, powiedzmy, czy przez internet, czy przez sygnał radiowy swój zegarek, na przykład niektóre są, mają taką opcję, taki zegar synchronizować z zegarem atomowym.
Po co nam takie dokładne pomiary czasu są potrzebne? No chociażby po to, żebyśmy na przykład sobie mogli strzelić do satelity. Są takie specjalne satelity, które tylko służą do tego, żeby do nich strzelać. I tu jest właśnie pokazane, jak tak naukowcy tutaj w obserwatorium pod Poznaniem strzelają. Robią to po to, żeby określić odległość do tych satelitów z bardzo dużą dokładnością, dzięki temu, że tam są, że mają zegary atomowe. I dzięki temu po prostu mogą na przykład badać fluktuacje pola grawitacyjnego ziemskiego i różne inne, albo mogą na przykład wykorzystać później do dokładnych pomiarów te dane, które oni zbierają, do dokładnych pomiarów geodezyjnych można wykorzystać. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałem, powiedzmy na pewno każdy z nas, czy większość z nas ma smartfona i w tym smartfonie mamy odbiornik GPS, są satelity GPS. I każdy satelita ma dokładny też zegar atomowy, oczywiście on jest zsynchronizowany z jakimś jeszcze dokładniejszym zegarem i dzięki temu, że po prostu my, ten nasz odbiornik komunikuje się, czy odbiera sygnał satelitów, to możemy określić odległość do satelitów, możemy dokładną odległość, czy dokładne położenie na powierzchni Ziemi sobie w ten sposób ustalić. Potrzebne są do tego co najmniej, powiedzmy, 4 satelity, 3 są do określenia położenia, powiedzmy, w takim poziomie, natomiast 4 do określenia wysokości, na której się znajdujemy. Oczywiście to nie były wszystkie, powiedzmy, problemy, jakie, powiedzmy, się pojawiły, bo oczywiście jak sobie spojrzymy i będziemy tutaj, spojrzymy na doświadczenie Younga, to wiemy, że powiedzmy fale świetlne, które będą się rozchodziły z jakiegoś źródła i będą przechodziły przez dwie szczeliny, no to te fale świetlne będą ulegały interferencji na ekranie, tak? Ale jak się puszcza też pojedyncze fotony, to widzimy, że powiedzmy taki foton pojedynczy, on sobie przelatuje i też tworzy obraz interferencyjny. Oznacza to, że taki pojedynczy foton, który, powiedzmy, wiemy, że on jest, powiedzmy, może się zachowywać jak cząstka, ale w tym eksperymencie, przechodząc przez te szczeliny, zachowuje się jak fala, natomiast uderzając w ekran zachowuje się jak cząstka, czyli jest jak gdyby i falą, i cząstką równocześnie. Dlatego mówimy o dualizmie korpuskularno-falowym. Tu jest, powiedzmy, porównanie. Gdybyśmy rzucali takie, czy puszczali klasyczne cząsteczki, to nie będzie obrazu interferencyjnego. Oczywiście możemy, powiedzmy, nie tylko dla fotonów takie doświadczenie przeprowadzić, możemy to zrobić dla elektronów i otrzymuje się też podobne rezultaty, to znaczy elektron, nawet pojedynczy elektron, który przelatuje przez dwie szczeliny, da nam obraz interferencyjny, czyli elektron nie tylko jest cząstką, ale również jest falą. Tak? Mówimy, że powiedzmy z każdą cząstką możemy z jakąś falę materii tutaj możemy z każdą cząstką możemy jakąś powiedzmy tutaj falę materii sobie skomunikować. I teraz tak, jeżeli oczywiście byśmy ten eksperyment zaczęli troszkę modyfikować, to znaczy będziemy chcieli sprawdzić dokładnie, przez którą szczelinę elektron przejdzie, no to oczywiście okazuje się, że nie będzie interferencji, czyli tutaj, powiedzmy, mamy też i też, powiedzmy, pokazane, że jaki jest wpływ pomiaru takiego pomiaru, czy na stan cząstki kwantowej. Tak? Okazuje się, że tą interferencję można zniszczyć, wiedząc, przez którą szczelinę ten elektron przeszedł. I to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście okazuje się tak, że elektrony przechodząc, one oczywiście są opisane tymi funkcjami falowymi, tak? ale dopiero powiedzmy, kiedy my dokonujemy pomiaru, to dopiero tak naprawdę ten elektron w jakimś punkcie się, powiedzmy, zlokalizuje, czy my go, powiedzmy, w jakimś punkcie odbierzemy. I to nazywamy kolapsem funkcji falowej. I oczywiście nie tylko powiedzmy takie doświadczenie przeprowadzono na elektronach, ale również przeprowadzono na przykład na molekule C60, która, powiedzmy, ma już rozmiary 1 nanometra. Też okazuje się, że otrzymujemy tutaj taki wzór interferencyjny, czyli można powiedzieć, że taka duża cząsteczka przechodzi przez jakąś siatkę dyfrakcyjną, prawda, jakoś się rozciąga i te wszystkie elektrony, te wszystkie atomy, no i w jaki sposób to się potem za tymi szczelinami składa. No i oczywiście pytanie jest, no mamy dlaczego C60, czy będzie to można kiedyś na przykład zaobserwować i w jakich okolicznościach dla wirusów czy bakterii, nawet jakiś jeszcze większy, na przykład niespoczaków na przykład, czyli takich bardzo, bardzo odpornych organizmów. Dobrze. Teraz
Oczywiście w świecie kwantów obowiązuje też zasada nieoznaczoności, która mówi, że nie możemy dokładnie zmierzyć położenia i pędu na przykład cząstki. Tutaj powiedzmy można to na przykład zrozumieć na podstawie tych dwóch tutaj obrazków. Jeżeli mamy kolibra, zrobimy bardzo szybkie zdjęcie, czyli krótkie otwarcie migawki, widzimy dokładnie, że mamy skrzydła, w jakim są położeniu, natomiast nie możemy nic o prędkości powiedzieć. Natomiast tutaj wiemy, że te skrzydła się poruszają, natomiast za bardzo nie wiemy dokładnie, w którym one się miejscu znajdują. I oczywiście, powiedzmy, ta zasada nieoznaczoności to nie wynika z tego, że my po prostu mamy niedokładny przyrząd, natomiast ona jak gdyby wynika z samej mechaniki kwantowej, która nie jest jak gdyby teorią deterministyczną, tylko można powiedzieć teorią probabilistyczną i powiedzmy to wynika z samych, powiedzmy, tutaj warunków pomiaru. Nie można po prostu pewnych wielkości nie można zmierzyć dokładnie. Teraz kolejnym, powiedzmy, takim efektem, który powiedzmy możemy powiedzmy, który jest jak gdyby nieintuicyjny, to jest detonowanie elektronu przez barierę potencjału. Elektron jest nie tylko cząstką, ale jest również falą. Tu mamy, powiedzmy, taką paczkę falową, która napotykając barierę potencjału może przez nią przejść. Natomiast gdybyśmy klasyczną cząstkę sobie wzięli, czy na przykład piłkę, kopiemy ją, ona uderza w ścianę, no to oczywiście ta piłka nie jest w stanie przeniknąć przez ścianę. Elektron jest w stanie przeniknąć. Oczywiście nie zawsze bariery są prostokątne, ale to też nie przeszkadza. Oczywiście cząstki, nie tylko elektrony, ale też inne, mogą przez bariery tunelowe sobie przenikać. Można to wykorzystać w urządzeniach, na przykład w głowicach opartych na magnetycznych złączach tunelowych, które są wykorzystywane w tej chwili obecnie w dyskach twardych do zapisu i odczytu informacji. No tutaj różnica jest taka, że jeżeli mamy właśnie takie złącze, które jest złączem lufer magnetyków, które jest pomiędzy nim jest izolator, no to w zależności od tego, jakie jest namagnesowanie tutaj tych elektrod, to albo powiedzmy elektrony spinie w górę będą łatwiej przenikały, albo będą trudniej przenikały, co spowoduje, że będziemy mieli zmianę oporu. Tego typu złącza można wykorzystać do zapisu, do przechowywania informacji. Można stworzyć taką magnetyczną pamięć, która jest nieulotna i tutaj jest pokazane, jak taką pamięć można, powiedzmy, zbudować. Oczywiście, proszę Państwa, to chciałem pokazać, że my często sobie nie zdajemy sprawy, że pewne zjawiska kwantowe, wykorzystujemy pewne zjawiska kwantowe w naszym codziennym życiu. Natomiast oczywiście teraz jesteśmy coraz bardziej bombardowani tym, że jakaś tam kwantowa rewolucja nastąpi, prawda? Ja tu chciałem się tylko tutaj Państwu pokazać, że tak naprawdę ta kwantowa rewolucja, ona cały czas, powiedzmy, od wielu lat już się toczy. A to, co będzie w przyszłości, to oczywiście okaże się, co będzie. Za chwilę sobie o tym powiemy. Natomiast tutaj chciałbym tylko pokazać, w jaki sposób, jak zaczynamy po prostu coraz bardziej się zagłębiać do wnętrza substancji. Mamy kolejne skale, w których możemy, powiedzmy, obserwować. Tutaj mamy przykład nici DNA. Tutaj widzimy grupy cząsteczek. No i powiedzmy dojeżdżamy do, powiedzmy, rozmiaru 10 nanometrów. I takie są kropki kwantowe, proszę Państwa, które są wykorzystywane w tej chwili w tych reklamowanych, tam, powiedzmy, telewizorach, tak? Czyli okazuje się, że i tutaj, powiedzmy, te kropki kwantowe, one mają takie rozmiary, jakbyśmy je powiększyli 10 czy 100 milionów razy, jak je powiększymy, to one będą miały takie rozmiary. Natomiast jeżeli pomniejszymy Jowisza, czy Ziemię, czy Księżyc, no to tutaj też 100 milionów razy, to właśnie będą miały takie rozmiary. I teraz kropki kwantowe, te elektroluminescencyjne, w zależności od tego, jaki mają rozmiar, to one będą wtedy świeciły sobie różną barwą. Tutaj mamy takie kropki oparte o selenek kadmu i widać, że w zależności od rozmiaru one oświetlone będą jak gdyby inne światło dawały. I teraz w jaki sposób to można wyjaśnić? Otóż te kropki kwantowe, to można powiedzieć, że to taka kropka kwantowa, ruch elektronów w takiej kropce kwantowej jest ograniczony we wszystkich kierunkach. Tutaj mamy tylko pokazane jak gdyby taką jednowymiarową kropkę kwantową, taką studnię potencjału. Te czerwone to są tutaj bariery potencjału i taka tutaj w takiej kropce kwantowej, jak ona jest mała, to oczywiście
Elektron może tylko się propagować, czy może mieć po prostu też pewne energie, które są skwantowane, a to wynika z tego, że musi powstać się fala stojąca, taka fala, która powiedzmy jest podobna do fali w gitarze. Widzimy, że jeżeli mamy tutaj taką kropkę prostokątną, no to te poziomy są w różnej odległości. Natomiast jeżeli powiedzmy ten potencjał ma kształt paraboliczny, no to wtedy będziemy mieli kropkę kwantową, na której poziomy będą równo od siebie odległe. Tutaj mamy pokazaną właśnie kwadrat funkcji falowej, w jaki sposób powiedzmy to w tych kropkach wygląda. I oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, teraz jak mamy taką kropkę kwantową, oświetlimy ją, no to powiedzmy wzbudzimy z tego stanu tutaj jakiegoś podstawowego do jakiegoś stanu zbudzonego i potem powiedzmy przechodząc ze stanu zbudzonego do stanu podstawowego, ta kropka będzie wypromieniowała jakiś kwant energii, który jest równy. Tutaj ta różnica energii jest jak gdyby równa tutaj tej odległości między poziomami. I no znowu tutaj widzimy, że w zależności od tego, jakie mamy rozmiary kropek kwantowych, to one będą tutaj emitowały światło o różnej barwie, czy o różnej długości fali. I oczywiście to w tej chwili już powiedzmy mamy w sprzedaży, czyli takie kropki są w telewizorach. My jesteśmy tutaj na razie na początku drogi, to znaczy mamy telewizory tutaj, które są jak gdyby takie, to są kropki, które same nie wytwarzają światła, natomiast no, naszym celem są elektroluminescencyjne kropki kwantowe. I tutaj powiedzmy tak, mamy tutaj właśnie pokazane, w jaki sposób wygląda taki ekran w tej chwili telewizora. Także widzimy, że te kropki same nie wytwarzają energii, tylko mamy jakąś taką płaszczyznę, mamy tutaj jakieś z tyłu podświetlenie diodami, na przykład niebieskimi. Potem jest warstwa kropek, które mają takie rozmiary, że promieniują czy oświetlone, potem dają nam światło zielone lub czerwone, więc jak gdyby część światła niebieskiego jest konwertowana, później przechodzi to przez jakiś filtr, oczywiście po drodze jest ciekły kryształ i otrzymujemy tutaj w ten sposób obraz na ekranie. I tu problem jest taki, że na przykład trzeba te kropki bardzo chronić przed wpływem tutaj atmosferycznych warunków, bo one się bardzo łatwo degradują. No i teraz, dlaczego właściwie tymi kropkami się jak gdyby, dlaczego one są takie fajne, dlaczego na przykład te telewizory wyświetlają taki dobry obraz? Ano dlatego, że te kropki kwantowe my potrafimy bardzo dobrze kontrolować ich rozmiary przez to, ponieważ każda taka kropka w jakimś tam zakresie czy promieniuje światło monochromatyczne, no to jeżeli my potrafimy kontrolować dobrze ich rozmiary, no to otrzymujemy takie kropki, zbiór takich kropek, który ma jak gdyby wąskie linie. Przez to, jeżeli potem powiedzmy dołożymy te jakieś filtry, to możemy tak to wszystko dobrać, żeby była taka sama intensywność światła niebieskiego, zielonego i czerwonego. Natomiast tutaj widzimy znowu, że jeżeli oświetlimy jakimś kwantem energii, tutaj dostarczymy jakieś tutaj światło, które pozwoli nam wzbudzić te kropki, no to one potem sobie będą w zależności od rozmiaru też świeciły w różnych kolorach. Oczywiście to jak mówiłem, to jest teraźniejsze, natomiast w przyszłości no, będziemy chcieli mieć takie ekrany, w których będziemy mieli kropki elektroluminescencyjne, to znaczy po dodaniu czy przyłożeniu napięcia do takiego układu, gdzie w środku jest kropka, elektrony i dziury zaczynają tutaj w tej kropce spotykają się, anihilują, czy też powiedzmy rekombinują, jak to się mówi, i wtedy tutaj wytwarza się kwant światła określonej energii, w zależności od tego, jaki był rozmiar tej kropki. Oczywiście budowa takiego ekranu jest dużo prostsza niż tego, co przed chwilą, czy w tej chwili mamy. I to jest na razie, proszę Państwa, pieśń przyszłości, można powiedzieć, ale w laboratoriach naukowcy już pracują nad takimi urządzeniami. To jest przykład takiej kropki kwantowej, która dodatkowo te poszczególne, powiedzmy, kropki kwantowe są ułożone jedna nad drugą, co może spowodować to, że no, ta rozdzielczość na przykład wyświetlanego obrazu będzie, czy będziemy mogli wyświetlić więcej pikseli, będą mniejsze. Tutaj każdą kropką można, powiedzmy, oddzielnie sterować właśnie poprzez napięcie do niej przyłożone, czyli można ją kompletnie wygasić, albo można, przykładając różne napięcie, można z różną intensywnością ją świecić, można bardzo dużo kolorów uzyskać, od, powiedzmy, nawet aż do światła białego, o czyste kolory, ale też na przykład pomarańczowe,
tu jest pokazane, które należy włączyć elektrody czy napięcie pomiędzy elektrometrami, żeby to nam wszystko ładnie świeciło. Oczywiście to był przykład tego, jak można wykorzystać kropki kwantowe czy informacje o zjawiskach kwantowych zachodzących w materiałach do tego, żeby na przykład to wykorzystać przy generacji obrazu. Natomiast no jak wiemy, tak naprawdę można powiedzieć, że cała nasza na przykład tutaj taka nowoczesna technika obliczeniowa rozpoczęła się od wynalezienia tranzystora. Tranzystor był wynaleziony w 1947 roku, miał wtedy dosyć duże rozmiary. Później w 1948 roku powstał pierwszy taki tranzystor już typu NPN. Natomiast teraz w komputerach mamy oczywiście tranzystory, które są tranzystorami polowymi i tutaj w zasadzie jest tak, że przykładamy napięcie między źródłem a drenem i tutaj przykładając napięcie do tej elektrody bramki możemy po prostu sterować tym, powiedzmy, jaki jest prąd pomiędzy jakim źródłem i drenem nam płynie. Oczywiście w tej chwili mamy tak, że jak gdyby coraz mniejsze tranzystory produkujemy tutaj bardzo już mamy po kilkadziesiąt miliardów jak gdyby taką gęstość tranzystorów na cal i właśnie takie prawo sformułował Moore, który był założycielem IBM, że co dwa lata będzie się nam gęstość, powiedzmy, upakowania tranzystorów nam zmieniała. No i tak to wszystko ładnie się tutaj nam układało, że tak się to wszystko działo od lat tych 70. No ale doszliśmy do, powiedzmy, jesteśmy w roku 2020, 5 nanometrów. Teraz się okazuje, że powinniśmy nowy. To jest, proszę Państwa, to nie jest to, że taki jest mały tranzystor. To jest jak gdyby najmniejszy element tego tranzystora. Natomiast same tranzystory, to one mają jednak rozmiary tam jeszcze setek nanometrów. Natomiast no tutaj oczywiście są nowe technologie, natomiast wszyscy mówią, że około 2025 roku już niestety, ale to prawo Moora przestanie obowiązywać, dlatego że no dojdziemy do układów, które powiedzmy już mają rozmiary tam molekuł, a później wręcz rozmiary atomów. A dlaczego my chcemy mieć, powiedzmy, coraz szybsze komputery? No chcemy mieć coraz szybszy, coraz lepszy obraz. To wymaga, coraz większej techniki obliczeniowej. I oczywiście zauważamy od pewnego czasu, że niestety, ale nie rośnie nam częstotliwość w procesorach. Bardziej wszystko idzie w kierunku tego, żebyśmy mieli tutaj więcej na przykład rdzeni w procesorze, czyli takie zrównoleglanie. Natomiast oczywiście znowu, powiedzmy, naukowcy pracują nad następnymi nowymi typami tranzystorów. Jednym z takich typów jest tranzystor jednoelektronowy. Tutaj jest pokazany taki tranzystor jednoelektronowy. Widzimy tutaj taką ładną kropkę kwantową, taką wyspę. Tutaj jakieś elektrody, gdzieś tam jest ta elektroda bramki i on jest bardzo mały. Możemy też na przykład, potrafimy już pomiędzy takie elektrody wkładać na przykład pojedyncze cząsteczki i teraz w zależności od tego, jak ta cząsteczka jest skonfigurowana, to po prostu albo prąd przez taką cząsteczkę może płynąć, albo nie płynie. No oczywiście też to nie wszystko, bo możemy bardziej jeszcze to wszystko miniaturyzować. Tutaj jest przykład takiego tranzystora, który działa gdzie kropka kwantowa jest tylko jednym atomem. I tutaj z kolei mamy taki tranzystor, który tą elektrodą bramki, też taki można powiedzieć na jednym atomie działający, tą elektrodą bramki możemy wypychać albo wkładać elektron tak, żeby połączył nam te dwie elektrody i wtedy będziemy mieli przewodzenie albo nie będziemy mieli przewodzenia. Co ciekawe, ten tranzystor, prawda, on jest bardzo mały, wobec tego on będzie działał nawet w temperaturach tutaj pokojowych. Oczywiście to mówimy o tym, o tych tutaj układach, które są na krzemie czy na krzemie, tak? Czyli to jest technologia krzemowa. Natomiast no, dlaczego mielibyśmy przy krzemie pozostać? Może warto na przykład przejść do jakiejś innej technologii, na przykład technologii węglowej, tak? I to na przykład wiemy, że w 2004 roku no, odkryto grafen, czyli to grafen to jest nic innego jak po prostu jedna warstwa atomowa grafitu. A dlaczego ludzie się tym interesują? No dlatego, że tutaj w takim tranzystorze odpartym na grafenie można uzyskać częstotliwości rzędu 100, na przykład gigaherców. Taki grafen, czy czujniki na takim grafenie, ponieważ ma bardzo dużą przewodność, potrafią pojedyncze cząsteczki wręcz wykrywać. Grafen jest przezroczysty, wobec tego można będzie go wykorzystać w wyświetlaczach, ogniwach fotowoltaicznych.
Poza tym można go wykorzystać również do emisji i detekcji sygnałów w zakresie teraherców, co oczywiście może nam potem pomóc to w przyspieszeniu jeszcze tutaj transmisji danych. Jeżeli taki grafit sobie zwi, czy taki grafen, taką paszynę grafenu zwiniemy, to może nam postać się nanorurka węglowa. W zależności od tego, jak my ten grafen sobie złożymy, czy tam będziemy zwijać, to możemy mieć różne typy nanorurek. Okazuje się, że też w zależności od tego, jakie te nanorurki mają średnicę, to nanorurki mogą być albo metalami, albo mogą być półprzewodnikami. Tutaj mamy taki przykład tranzystora nanorurce węglowej. On ma też malutkie rozmiary. Kolejną powiedzmy taką w przyszłości będziemy wykorzystywać również nie tylko ładunek elektronu, ale również jego spin. No, powiedzmy w głowicach już tutaj magnetycznych widzieliśmy, że spin elektronu, spin tunelujących elektronów jest ważny, ale tutaj wręcz możemy powiedzieć, że tranzystor spinowy to będzie taki tranzystor, który będzie wykorzystywał spin pojedynczego elektronu. Dlaczego powiedzmy się nad tym pracuje? No, dlatego, że cała dysypacja, czyli powiedzmy tutaj energii, odbywa się poprzez to, że mamy przesył ładunku pomiędzy na przykład elektrodami i to powoduje, że wydziela się ciepło. Natomiast prądy spinowe mają to do siebie, że one mogą być, można powiedzieć, oddzielone od prądów ładunkowych i powiedzmy, no, nie będzie się wtedy wydzielało ciepło. A no, będziemy na przykład mogli taki prąd spinowy użyć do przełączania różnych urządzeń. Tutaj chciałbym krótko może powiedzieć Państwu o tranzystorze jednoelektronowym. Tranzystor taki składa się z kropki kwantowej połączonej dwoma elektrodami, elektrodą bramki. I oczywiście on jest bardzo, ta kropka kwantowa jest bardzo małych rozmiarów, wobec tego musimy wziąć pod uwagę coś, co się nazywa energią kolombowską, energią ładowania, czyli pytamy się, ile na przykład potrzeba energii, żeby naładować jakiś przewodnik. No, jeżeli powiedzmy on jest duży, no to tej energii będzie potrzeba mało, no bo pojemność jest duża, ale jeżeli my będziemy tutaj zmniejszać rozmiary naszego obiektu, naszej kropki kwantowej, to się okaże, że ta energia jest całkiem pokaźna. I teraz tutaj może krótko mówię, w jaki sposób elektron przez taki układ sobie tuneluje. Więc mamy te elektrody, na kropce kwantowej mamy poziomy. Oczywiście elektron, jeżeli tutaj przyłożymy napięcie, może tunelować na poziom. Opory barier są duże, wobec tego elektron sobie tutaj w takim razie, zanim wyskoczy z kropki, to może zrelaksować, czyli może powiedzmy oddać część swojej energii. No i powiedzmy następny krok, elektron sobie wyskakuje i może kolejny elektron sobie skoczyć. I teraz ponieważ jest tak, że ta kropka jest mała, no to powiedzmy ta energia ładowania jest duża i ona po prostu jest liczna. I tutaj mamy pokazane właśnie taką kropkę kwantową, w której energia ładowania jest duża i tutaj mamy stany, które są stanami ładunkowymi, to znaczy brakuje jednego elektronu, tutaj kropka ma tyle samo elektronów co protonów, czyli jest jakby w stanie równowagi, a tutaj dodatkowo jeden elektron nam przeskoczył. I teraz w takim układzie my możemy sobie obserwować coś takiego, co się nazywa jak gdyby zjawiskiem blokady kolombowskiej, to znaczy jeżeli my przyłożymy napięcie, to jeżeli tutaj ten w tym żółtym obszarze nie znajdzie się ten kolejny poziom ładunkowy, no to nie będzie nam płynął prąd, tak? Czyli powiedzmy, no, przyłożyliśmy napięcie, prąd nie płynie, prawda? Co się dzieje? Dziwna sprawa, no ale powiedzmy przykładamy dalej, tak? Bo troszkę większe, więc mamy tutaj, poziom się znalazł, więc mamy schodek, a jak kolejne poziomy będziemy, czyli bardziej będziemy zwiększać napięcie, to kolejne poziomy będą wchodziły, czyli pojawią się takie schodki. A to jest do porównania, jak na przykład taki, tak wygląda transport, zależność prądu od napięcia w układzie makroskopowym. Tak, no, prawo ma, tak, liniowe. Natomiast tutaj widzimy zupełnie to w inny sposób wygląda. Oczywiście tutaj możemy też sobie bardzo dobrze sterować, na przykład przykładając tutaj to napięcie bramki. Możemy sobie sterować po prostu położenie poziomów na wyspie, możemy sobie przełączać ten nasz tranzystor między dwoma stanami, tak? A to już wiemy, że to można wykorzystać na przykład jako definicję, na przykład jako później do obliczeń kwantowych na przykład, czy w ogóle do obliczeń powiedzmy nawet w komputerze klasycznym, tak? Czyli mamy tutaj bit 1, bit 0 i tak dalej. Oczywiście możemy takie obserwować takie
pojedyncze wręcz elektrony. W czasie rzeczywistym mamy już takie możliwości. Czyli tutaj mamy taki układ, w którym jak gdyby napięcie jest tak duże, że tylko w jedną stronę elektrony mogą tunelować przez kropkę kwantową. Tu jest taki kwantowy kontakt punktowy, który pełni rolę takiego elektrometru. Czyli jeżeli tutaj się znajdzie kropka, no to on będzie tutaj, powiedzmy, elektrony stąd będą wypychane, więc tutaj nie będzie płynął prąd. No i tutaj widzimy, że faktycznie, powiedzmy, mamy zmiany o jeden elektron. No i tutaj też przy okazji można trzeba powiedzieć, że czym się różni transport w takim makroskopowej elektrodzie. Otóż wtedy droga swobodna elektronów jest bardzo mała. Elektrony się bardzo często zderzają między sobą, zanim przez taki układ przejdą. Oczywiście to się wiąże z różnymi tam, też ze stratą energii. Natomiast jeżeli, powiedzmy, jeżeli się zmniejszy rozmiar układu, to ten elektron praktycznie może przeskoczyć przez układ, nie zderzając się z żadnymi innymi elektronami czy z żadnymi defektami, tylko ewentualnie się może odbić od barier czy od krawędzi i w związku z tym nie traci swojego energii. To mamy taki tutaj wtedy transport balistyczny. I teraz no, powiedzieliśmy sobie, że chcemy coraz szybsze komputery mieć i teraz tutaj mamy pokazany taki wykres, na którym widać, że wzrost szybkości wykonywania programu. Nawet jeżeli będziemy mieli bardzo dużo procesorów, no to on w taki sposób wygląda, że na początku będzie nam rósł szybko, czyli zwiększamy coraz więcej, mamy rdzeni, coraz więcej tutaj, prawda, czyli nam szybko rośnie, ale na przykład gdyby się okazało, że 95% kodu programu możemy zrównoleglić, a zostaje nam 5%, którego nie zrównoleglamy, to nawet jakbyśmy mieli nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy procesorów, to i tak nie jesteśmy w stanie przekroczyć tutaj takiego przyspieszenia 20-krotnego. I tutaj widzę, że dobrze. I teraz tak. No właśnie, nasze komputery są tak zwane, są klasyczne komputery, w których informacja jest właśnie kodowana w bitach i ten taki bit to jest taka podstawowa jednostka informacji, on może przyjmować 0 lub 1, a fizyczna realizacja tego jest taka, że powiedzmy albo jest napięcie na bramce, albo płynie na przykład prąd, wtedy na przykład mamy 1. Tak jak tutaj pokazywałem, taki mamy powiedzmy dwa stany, jak było w tym tranzystorze jednoelektronowym, że płynął prąd duży albo mały i to może być na przykład też nasz bit. I teraz pojedyncza komórka pamięci może oczywiście, jeżeli będziemy mieli jeden bit, no to oczywiście możemy mieć 0 lub 1, jeżeli dwa bity, no to 0, 0 i tak dalej. Cztery możliwości, jeżeli trzy bity, to już 8 możliwości, a jeżeli mamy taki rejestr 32-bitowy, no to już mamy całkiem sporo, natomiast nasze komputery mają rejestry, czy mają taki powiedzmy pojedynczy, powiedzmy taka komórka ma aż dwa, no ma 64 bity, czyli składa się 64 takich rejestrów. No i to daje nam całkiem sporo możliwości. Oczywiście w komputerze klasycznym jest tak, że układ może być tylko w jednym takim stanie, więc jeżeli my na przykład teraz będziemy wykonywać jakieś operacje, to operacje to polegają na tym, że na przykład mamy różne bramki logiczne, czyli robimy różne operacje na tych bitach. Bierzemy na przykład bramkę NOT, no to ona powiedzmy, to jest bramka negacji, ona po prostu zaprzecza, tak? Czyli zmienia powiedzmy wartość 0 na 1. Tu mamy oczywiście pokazane, jak inne bramki działają. To jest przykład takiego układu. I to wszystko jest w ten sposób, że za każdym razem, jeżeli wykonujemy obliczenie, no to my na konkretnej po prostu wartości, na jakimś ciągu tego rejestru musimy to zrobić. Natomiast w przypadku komputerów kwantowych, do których teraz przechodzimy, troszkę jest to inaczej. Mianowicie jednostką informacji w takim komputerze jest qubit. I qubit, no to jest taki, to jest tutaj ten qubit psi, to jest taki stan, który no jak tak naprawdę nie jest powiedzmy ani w stanie 0, ani nie jest w stanie 1, tylko gdzieś jest pomiędzy, tak? Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że qubit może być w stanie 0 albo tylko w stanie 1, no ale generalnie on może być tutaj na tej sferze, to może być dowolny punkt wręcz, tak? I jaka analogia? No możemy sobie wyobrazić, że tak jak bity 0,1 no to były na przykład Orzeł i Reszka, no to tutaj mamy wirującą monetę, która powiedzmy, no dopóki nam nie upadnie, no to by nie wiemy powiedzmy w jakim ona jest stanie. Tak, ten stan jest jej nie do końca dobrze określony.
A i tutaj to też jest tak, że okazuje się, że powiedzmy takie stany kobitu nie są niezależne. To znaczy, mówimy, że one są spontane, może za chwilę powiemy, co to znaczy. No więc, proszę Państwa, to splątanie no to jest takie dziwne, powiedzmy, zjawisko. Natomiast Albert Einstein nazwał splątanie wręcz upiornym działaniem na odległość. Natomiast trzeba powiedzieć sobie, że to nie jest żadne oddziaływanie. Splątanie kwantowe to jest takie zjawisko, można powiedzieć, w którym właśnie mamy na przykład parę czy grupę cząstek, czy mamy na przykład cząstkę, która może być w dwóch różnych stanach i występują w tym układzie takie korelacje, że jak gdyby można powiedzieć, że stan układu, całego układu jest lepiej określony niż stan, powiedzmy, tych poszczególnych jego części. No bo oczywiście ten qubit, tam pokazaliśmy, on tam z jakimś określonym prawdopodobieństwem był w stanie 0, z określonym prawdopodobieństwem był w jakimś stanie tam na przykład 1, czyli można powiedzieć, on był w jakimś tam tym stanie superpozycji tych stanów 0, 1. Natomiast każdy z tych stanów, no nie był, niestety nie wiemy, w jakim tak naprawdę poszczególnym stanie one były, tak? Mamy jakieś takie właśnie tutaj korelacje. Trudno to sobie, powiedzmy, naprawdę wyobrazić, natomiast okazuje się, że no taka jest fizyka kwantowa. I co więcej, okazało się, że jeżeli się na przykład, że jeżeli na przykład sobie sprzęgniemy, czyli skorelujemy na przykład dwa takie qubity, to możemy je potem, powiedzmy, albo możemy sobie, no, powiedzmy, qubitem jest też w złączu takim tutaj w nas przewodnikach są pary Coopera, czyli to są takie układy fermionów, które mają przeciwnie skierowane spiny i tam oczywiście też pędy. I okazuje się, że jeżeli my sobie rozdzielimy te i to one tworzą stan spontanny, to jak rozdzielimy ten stan spontanny, to możemy ten stan spontanny przesłać sobie na różne odległości, na duże odległości. I tutaj jest pokazane, że na przykład taki stan spontanny, no, czy takie cząstki spontanne, czy taki stan spontanny można rozseparować na ponad 1200 km. To już doświadczalnie sprawdzono. Miliony takich tutaj fotonów w ten sposób zrobiono. Z fotonami było tak, że fotony mogą mieć polaryzację albo na przykład poziomą, albo taką, czyli prostopadłą do siebie. I w tych dwóch stanach, jeżeli są spontane, to rozdzielamy je na taką odległość i one cały czas zachowują, powiedzmy, te swoje własności. Ale teraz jest tak, że jeżeli my na przykład byśmy sobie na tym jednym fotonie, który jest bardzo daleko, na przykład na końcu wszechświata, zrobili pomiar i stwierdzili, że on jest na przykład, nie wiem, w stanie takim, a wiemy, że to jest stan taki, że one zawsze muszą być w przeciwne strony spin skierowane, to ten drugi wiemy, że na pewno ma taki stan. I no, to wynika jak gdyby z tego, że można powiedzieć, że ta funkcja falowa takiego stanu kwantowego, takiego stanu spontanego, rozciąga się wtedy na cały wszechświat, jeżeli by nam się udało tak oddalić ze sobą te cząstki. I wtedy oczywiście dopiero w momencie pomiaru ta, można powiedzieć, funkcja falowa ulega kolapsowi i wtedy dopiero, powiedzmy, mamy wynik pomiaru, który jest przypadkowy, nie wiem jaki będzie, ale znając wynik pomiaru na jednym, wiemy jaki będzie na tym drugim. I teraz oczywiście tutaj no, troszkę inaczej działa komputer kwantowy, bo powiedzmy, jak mamy taki rejestr kwantowy, no to jak weźmiemy jeden qubit, no to widzimy, że ten jeden qubit, on może, powiedzmy, opisać jak gdyby no, tutaj takie dwa stany, gdzie tutaj są jak gdyby te A i tu powinno być B, czyli tutaj jak gdyby mamy tak, że kwadraty tych współczynników są jak gdyby prawdopodobieństwem znalezienia tego qubitu w stanie 0 lub w stanie 1. Jeżeli teraz uda nam się splątać dwa qubity między sobą, mamy superpozycję, czyli 2 do 2 stanów, czyli mamy, powiedzmy, wtedy 4 stany z odpowiednimi prawdopodobieństwami te stany będą. Natomiast jak 3 splątane qubity, no to już będziemy mieli superpozycję, no można powiedzieć, aż tutaj 8 stanów, czyli 2 do 3, czyli mamy 8 różnych tutaj, prawda, prawdopodobieństw, z jakimi te stany będą, powiedzmy, przyjmowane. I oczywiście, jak uzyskać takie splątanie? No tutaj mamy taką bramkę jednokubitową, kwantową bramkę Hadamarda, która działa na taki stan, powiedzmy, tutaj czysty 0 lub 1 i nam plącze te stany, tak? Tutaj w jakiś taki sposób. Oczywiście matematycznie jest to łatwo zrobić, natomiast fizycznie troszkę trudniej. Natomiast dlaczego, powiedzmy, jaka jest korzyść
z takiego komputera kwantowego? Otóż korzyść jest taka, że komputer zbudowany, który jest z n kubitów, może znajdować się w superpozycji tych 2 do n stanów. Tutaj mamy pokazane, ile tych superpozycji jest jaki musielibyśmy mieć rejestr, ile byśmy musieli mieć takich zwykłych bitów, żeby to wszystko, powiedzmy, zapisać. To nam wystarczy 300 kubitów, a tutaj jest liczba niewyobrażalna, prawda? 10 do potęgi 100 prawie. I przez to, powiedzmy, taki n-kubitowy komputer kwantowy będzie wykonywał, powiedzmy, obliczenia nie na jednym ciągu, tak jak to robił zwykły klasyczny komputer, ale będzie na wszystkich tych, powiedzmy, na wszystkich tych superpozycjach wszystkich stanów będzie wykonywał obliczenia. Co więcej, dodanie kolejnego kubitu i sprzężenie, powiedzmy, splątanie kolejnego kubitu przyspieszy nam obliczenia dwukrotnie. Natomiast w przypadku komputera oczywiście tak nie ma. Mamy oczywiście tutaj różne realizacje w tej chwili fizyczne tych kubitów, czyli możemy mieć kubit, który, powiedzmy, jest na takich jonach, które są w pułapce spułapkowane, albo to na przykład może być kubit nadprzewodzący, gdzie, powiedzmy, czyli w zasadzie kubitem może być dowolny, powiedzmy, taki stan jakiś, czy dowolny, powiedzmy, dwustanowy, że mamy układ, to jeżeli my potrafimy, powiedzmy, splątać ze sobą te dwa stany tego układu, to wtedy możemy na takim układzie zrobić komputer kwantowy, czy zrobić, powiedzmy, kubit. Tak? To może być na przykład jakiś defekt, czy brak atomu tutaj w diamencie. No to tych możliwości jest całkiem sporo. Natomiast po co są te komputery, te kwantowe, mogą się nam przydać? No to otóż te komputery kwantowe przydadzą nam się w różnych zagadnieniach, w symulacjach medycznych, czy do modelowania na przykład problemu Kummi-Voyagera, czyli powiedzmy mamy firmę transportową i musimy po prostu sobie wyliczyć, jak najlepiej po prostu teraz jeździć, żeby jak najmniej paliwa na przykład, które jest w tej chwili bardzo drogie, zużyć. No tutaj na przykład my potrafimy bardzo dobrze na przykład mnożyć, dzielić, tak, ale na przykład nie potrafimy znajdować rozkładu liczb bardzo dużych na czynniki pierwsze, czyli tutaj, powiedzmy, mogą nam tutaj komputery kwantowe w tym pomóc, czyli na przykład łamanie szyfrów, czy przeszukiwanie baz danych. No tych tu możliwości jest dużo. To są wszystko oczywiście zagadnienia, z którymi komputer taki zwykły, klasyczny sobie nie poradzi. Natomiast to, co jest ważne przy komputerach kwantowych, to jest to, że jaki jest czas życia kubitu, to jest po pierwsze. Po drugie, jak długo wykonujemy poszczególną operację, na przykład na kubicie. I w ten sposób możemy po prostu sobie określić, ile operacji możemy, powiedzmy, w takim czasie tego życia kubitu zrobić. Więc tutaj widać, że na przykład takie jony tutaj spułapkowane, one mają dosyć duży potencjał. No i tutaj oczywiście mamy dużo różnych informacji, prawda, że już, powiedzmy, tak przekroczyliśmy, komputery kwantowe mamy takie super, że one wykonują obliczenia lepiej niż takie klasyczne komputery, potem się pojawiają jakieś dementi, prawda. O, i też z kolei na przykład mamy firmę D-Wave, która mówi, że ma 5000 kubitów, no ale to troszkę ten komputer inaczej działa, więc no, w każdym bądź razie chiński komputer kwantowy na fotonach, no, podobno jest 10 do 32 razy szybszy niż najszybszy praktycznie komputer w tej chwili, klasyczny IBM. To już nie jest najszybszy komputer, ale jeden z kilku najszybszych na świecie. Teraz tutaj krótko chciałbym mówić, w jaki sposób można na przykład robić obliczenia kwantowe na jonach. Czyli jonizujemy ITERP, umieszczamy go w pułapce jonowej, która jest tutaj schematycznie pokazana, to znaczy tutaj są jakieś elektrody, które wytwarzają zmienne pole elektromagnetyczne, które w odpowiednim miejscu przestrzeni nam trzyma te jony. Możemy sobie te jony wręcz ustawić w rządku i tutaj później oczywiście to wszystko, żeby nam, bo kubity są bardzo czułe na
różne zakłócenia zewnętrzne, tak zwaną dekoherencję. Jeżeli nam się pojawi dekoherencja, to stracimy splątanie i praktycznie nie będziemy mieli żadnego zysku tutaj z obliczeń, bo nie będziemy mogli tego zrównoleglić. Nie będziemy mogli na tym całym stanie splątanym robić obliczeń, niestety, czy na tych jego składowych poszczególnych. Tak? Czyli umieszczamy to wszystko w ultrawysokiej próżni, odizolowujemy od zewnętrznych warunków w obudowach różnych, które tam też pole magnetyczne nam ekranują i tak dalej, i tak dalej. I w efekcie jeszcze obniżamy temperaturę. No i właśnie, no i teraz już mamy to przygotowane, mamy te jony umieszczone i teraz one, powiedzmy, są w jakiejś tam temperaturze, chcielibyśmy je zacząć teraz jeszcze mocniej schłodzić. Możemy do tego wykorzystać lasery, to znaczy my po prostu świecimy na te jony laserami z różnych kierunków i w zależności od tego, czy jon się porusza w kierunku lasera, czy nie, to czasem może zaabsorbować, może wyhamować. Tak, to tutaj widzę, że się obrazek nie pojawił. Czyli to chłodzenie nazywamy chłodzeniem doplerowskim, ono, no, jesteśmy prawie praktycznie do granicy bardzo tutaj zera bezwzględnego zejść. Natomiast później oczywiście trzeba, tak widzę, że nam się czas kończy, trzeba przygotować obliczenia, czyli po schłodzeniu musimy po prostu jakiś stan tutaj sobie ustalić. Ustalamy na przykład, że wszystkie te powiedzmy te jony są w stanie wzbudzonym. One wszystkie, powiedzmy, ze sobą oddziałują poprzez oddziaływania kulombowskie. Tutaj jest taka sieć tych oddziaływań pokazana. My możemy oczywiście teraz sobie wykonywać na tych kubitach różne operacje poprzez przykładanie różnych impulsów laserowych, czyli w ten sposób tworzymy różne bramki kwantowe, czyli działamy. I tutaj, powiedzmy, taki komputer, no, splątanie do 20 minut można utrzymać, maksymalnie 100 kubitów, ale potrafią zrobić obliczenia na 79 kubitach, chociaż mają łańcuchy takie poszczególne do algorytmów, tylko 11-kubitowe. Potem oczywiście musimy odczytać, czyli wykonać obliczenia na tych wszystkich kubitach, potem musimy odczytać stan, czyli oświetlamy wszystkie te jony, no i potem patrzymy, które nam świecą, a które nie, i one są w rządku, więc je odczytujemy po kolei, zapisujemy, te co świecą jedynki, te co nie świecą, to są zera, i mamy w ten sposób, powiedzmy, jakieś rozwiązanie, ale oczywiście później musimy tak z jakimś prawdopodobieństwem, powiedzmy, czy wykonać algorytm z jakimś bardzo dużo, powiedzmy, rozkład prawdopodobieństwa, gęstość prawdopodobieństwa otrzymaliśmy, musimy ileś tysięcy razy ten algorytm powtórzyć, żeby te, powiedzmy, pojawiły nam się jakieś takie rozwiązania, stany takie, które po prostu mogą być potencjalnymi rozwiązaniami, którymi możemy nawet potem sprawdzić sobie komputerem zwykłym. I tutaj dziękuję Państwu. Widzę, że już czas się kończy, więc też szczęśliwie udało nam się dojechać do końca. Zainteresowanych tutaj chciałbym może poprosić, jeżeli zainteresował Was mój wykład, to też mamy bardzo dużo różnych wykładów właśnie tutaj popularnonaukowych fizyki wartej poznania, na których pewne zagadnienia, na którymi się tak jak gdyby bardzo szybko prześliznąłem, są bardziej szczegółowo wyjaśnione, na przykład właśnie bardziej od strony matematycznej, jak działają komputery kwantowe, albo powiedzmy jak działają wyświetlacze, albo jak działa tranzystor jednoelektronowy. I tutaj dużo różnych innych, można się dowiedzieć o falach, można się dowiedzieć o spintronice, o spinie, jak można to wszystko wykorzystać. Tak samo tutaj materiały tutaj przygotowane w ramach właśnie też tutaj Nocy Naukowców i tej fizyki wartej poznania. Także chciałbym tak też jeszcze raz podziękować sponsorom i naszym patronom. I podziękować Państwu przede wszystkim za cierpliwość, bo chyba trochę przedłużyłem niestety czas, ale no tak niestety czasem się człowiek rozpędzi, to się może zatrzymać. Dziękuję za uwagę i w razie pytań to zachęcam, można do mnie napisać. Jeżeli będę znał odpowiedź oczywiście, to postaram się odpisać i odpowiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również bardzo panu doktorowi habilitowanemu za wygłoszenie bardzo ciekawego wykładu, choć wydaje się na pewno na bardzo trudny temat.
Pojawiają się nowe pytania, które napływają do nas różnymi kanałami, nie tylko za pomocą czatu w YouTubie, ale tą drogę też dla Państwa otwarliśmy. Pierwsze pytanie. Czy komputery kwantowe nadal będą korzystały z zapisu binarnego, czy koniecznie będzie inny zapis informacji? To znaczy ostatecznie, bo oczywiście my robimy sobie stan spontany, czyli powiedzmy, jeżeli mamy na przykład te dwa, nie wiem, załóżmy mamy trzy splątane kobiety, czyli mamy w sumie 8 różnych stanów, na tych wszystkich stanach wykonujemy od razu obliczenia i otrzymujemy wynik z jakimś prawdopodobieństwem, tak? Czyli powiedzmy, że po wykonaniu jakiegoś algorytmu, no stan układu z jakimś prawdopodobieństwem, ten układ po wykonaniu algorytmu z jakimś prawdopodobieństwem. I teraz na koniec tych obliczeń, to co my robimy, to my musimy sobie jak gdyby zmierzyć ten układ, czyli my musimy dokonać tego kolapsu funkcji falowej, czyli my musimy zmniejszyć ten qubit, czyli my wtedy w momencie, kiedy my odczytujemy tutaj stan tego qubitu, to ten stan qubitu on jak gdyby z różnym prawdopodobieństwem będzie przyjmował jak gdyby te różne konfiguracje. I my nie jesteśmy w stanie na przykład nigdy przewidzieć, w jaki sposób powiedzmy ten układ przyjmie tę konfigurację. Dlatego musimy powtórzyć to obliczenie na przykład dużo razy. Natomiast to i tak będą te obliczenia dużo szybsze niż obliczenia początkowe. Niż jak gdyby obliczenia na komputerze takim, na takim komputerze zwykłym. I sam zapis informacji, który powiedzmy my mamy na kubicie, to on nie musi być, on powiedzmy nie musi być, znaczy on nie jest zero-jedynkowy, dlatego że my tworzymy superpozycję, ten stan splątany i tam po prostu tych stanów no, jest mnóstwo. Można powiedzieć, że na tej sferze tego Blocha, jeżeli no to tam jest no, bardzo dużo, prawda? I na tych wszystkich stanach, w zależności od tego, wykonujemy te obliczenia. Oczywiście pytanie jest takie, czy my na przykład musimy używać takiej właśnie znanej nam z komputerów klasycznych binarnej algebry. No nie musimy, bo jeżeli sobie teraz Państwo byśmy wrócili do tego eksperymentu, gdzie elektrony przelatywały przez ten nasz układ, przez dwie szczeliny, no to można powiedzieć, że Jeżeli obie szczeliny są otwarte, elektron sobie przelatuje z jakimś prawdopodobieństwem przez jedną szczelinę, z jakimś prawdopodobieństwem przez drugą szczelinę, no to znaczy, że on po prostu, można powiedzieć, że taki po przejściu przez ten układ mamy qubit, tak? Bo z jakimś prawdopodobieństwem powiedzmy te stany się tam powiedzmy wymieszały. Natomiast można sobie wyobrazić, że zamiast dwóch szczelin będą trzy szczeliny i wtedy po prostu no, będziemy mieli tak superpozycję, można powiedzieć, tutaj trzech takich, czyli taka logika trójargumentowa, można powiedzieć, nie dwuargumentowa, tylko trójargumentowa. I no, też o tym naukowcy, czy też tutaj się o tym myśli, żeby coś takiego zrobić. Natomiast no, to już naprawdę jest duża rewolucja, bo w tym momencie takie urządzenia, no, trudno sobie wyobrazić, żeby one były kompatybilne z tymi, które mamy w tej chwili komputerami. Dziękuję. To była bardzo wyczerpująca odpowiedź. Przejdziemy do kolejnego pytania. Jak duży będzie komputer kwantowy? Czy będzie on w rozmiarach obecnych laptopów mobilnych, czy z powrotem komputery będą zajmowały całe pokoje? Znaczy w tej chwili oczywiście te komputery kwantowe, one są, no, można powiedzieć, ogromne, czyli one zajmują całe pokoje, ale sam ten chip kwantowy, gdzie powiedzmy ta jednostka obliczeniowa jest bardzo mała, natomiast my musimy ten procesor obliczeniowy odizolować od otoczenia, umieścić go w ultrawysokiej próżni, umieścić, ekranować go bardzo dobrze, w niską temperaturę. Także no tutaj wydaje się, że powiedzmy przy tych technologiach, które mamy, to nie będzie szło w tym kierunku, że powstaną takie komputery kwantowe, które będziemy sobie mogli, nie wiem, nosić jak laptopy. Natomiast
też jest tak, że komputery kwantowe, bo nasze komputery, na przykład taki laptop, on jest bardzo uniwersalny. On oczywiście w wielu wypadkach się będzie lepiej zachowywał, czy będzie powiedzmy wydajniejszy przy pewnych zastosowaniach niż komputer kwantowy, dlatego że w tej chwili te obecne komputery kwantowe, one są budowane wręcz pod konkretne, można powiedzieć, zadania. Czyli taki komputer kwantowy potrafi bardzo szybko jakieś zadanie, do którego został zbudowany, przeznaczony, wykonać, natomiast nie jest w stanie wykonać innych zadań. No i tutaj na przykład te przykład tych komputerów D-Wave, one mają tam kilka tysięcy kubitów, natomiast no, ta wydajność kwantowa no nie jest tutaj, no właśnie, co to jest wydajność kwantowa, tak? Ona się jedynie tylko określa ilością kubitów splątanych, tak? Także wydaje mi się, że nie. Na razie nie ma takiej, przynajmniej nie wydaje się, żeby to w najbliższym czasie można było powiedzieć, że takie komputery kwantowe będą małe. Natomiast oczywiście są takie stany, na przykład to są stany Majorany albo to są stany w izolatorach topologicznych, które no są jak gdyby chronione i przez to no być może uda się na tych stanach, bo wtedy są chronione w tym sensie, że no trudniej ulegają dekoherencji, więc być może na tych stanach uda się po prostu kiedyś zbudować jakieś mniejsze komputery, ale no wydaje mi się, że mimo wszystko ta dekoherencja tutaj tych kubitów jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem i my musimy zrobić wszystko, żeby do tej dekoherencji nie doszło. Dlatego przynajmniej na razie nie wydaje się, żeby w najbliższym przynajmniej czasie, w najbliższej przyszłości, żeby te komputery kwantowe były takimi komputerami jak te, które mamy, klasyczne laptopy na przykład. Kolejna rzecz jest taka, że też firmy no niechętnie powiedzmy nam udostępniają, czy niechętnie, które firmy chętnie udostępniają całą swoją infrastrukturę, na przykład w chmurze. Można sobie powiedzmy na takim komputerze policzyć i być może to będzie szło w tym kierunku, że będziemy mieli komputery kwantowe, do których będziemy mieli jakiś dostęp. Jeżeli będziemy chcieli pewne rzeczy policzyć, to będzie można w chmurze po prostu przesłać program, uruchomić na tym komputerze kwantowym, otrzymamy wynik, nie będziemy musieli z takiego komputera kwantowego korzystać, mając go na biurku. Także być może to pójdzie w tym kierunku. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy zasada nieoznaczoności Heisenberga w komputerach kwantowych może spowodować, że zapisane informacje zostaną zgubione? Oj, nie wiem, czy akurat, czy zasada Heisenberga, no... Myślę, że to jest... wzbudziło pewne zainteresowanie naszych słuchaczy, że albo mamy pojęcie o tym, gdzie coś jest, albo jak szybko się tam znajduje. I tutaj pytanie, czy zapisana informacja jakoś się nie rozmyje i przypadkiem nie zostanie gdzieś zagubiona. Nie wiem, w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, przepraszam. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, a tym bardziej powinno zaprosić Państwa do kontaktu z naszym wykładowcą. To jest bardzo dobre pytanie. Muszę się nad tym pytaniem zastanowić. I na pewno Grzegorz z chęcią podyskutuje. Natomiast to, co można powiedzieć, no to no faktycznie, no to zasada nieoznaczoności, tak, im bardziej powiedzmy, to zasada nieoznaczoności nie dotyka tylko położenia na przykład i pędu, ale również tego, albo na przykład można też taką zasadę sformułować dla poziomu i czasu życia na przykład cząstki na danym poziomie, czyli na przykład jeżeli poziom energetyczny jest dobrze określony, czyli jest wąski, no to wtedy cząstka będzie mogła bardzo długo powiedzmy przebywać, czyli czas życia przebywania tej cząstki na tym poziomie będzie bardzo długi. Natomiast jeżeli ten poziom będzie rozmyty, a rozmycie będzie na przykład spowodowane tym, że mamy jakiś kontakt z otoczeniem, no to wtedy spowoduje to, że mamy taki stan, który będzie no, krótko żyjący. Tak? I w związku z tym... Nie wiem, proszę Państwa, zastanowię się nad tym, proszę o kontakt, może coś mi się uda wymyślić. Też nie jestem ekspertem tutaj aż takim w obliczeniach kwantowych. Także...
Kolejne pytanie dotyczące kropek kwantowych wykorzystywanych w technologii wyświetlaczy, czyli w telewizorach. Tak. Jaką przewagę będą miały telewizory z technologią kropek kwantowych w stosunku do telewizorów 4K? Czyli chodzi to o tej najwyższej rozdzielczości, czy ta przewaga idzie w kierunku rozdzielczości, czy może chociażby głębi kolorów, jakie mogą być. To znaczy na pewno to idzie w kierunku tutaj tego, że będą jeszcze lepsze kolory, jeszcze większy kontrast będzie. Ja tu pokazałem te kropki kwantowe, znaczy takie kropki, które były jedna nad drugą, co oczywiście spowoduje, że tak, czyli te subpiksele nie będą obok siebie, tylko będą jeden nad drugim, można powiedzieć, te kolory. W związku z tym, no, można powiedzieć, że będzie można bardziej zagęścić, więc też ta rozdzielczość może wzrosnąć tutaj. Natomiast ja bym tutaj raczej powiedział, że będą kolory lepsze, będzie lepszy kontrast, będzie lepsza czerń. No i tych kolorów będziemy mogli bardzo dużo wyświetlić, praktycznie całą paletę barw, którą jesteśmy w stanie jak gdyby naszym okiem zarejestrować. Czyli ta przestrzeń barw będzie większa, prawie taka jak nasze ludzkie oko to odbiera. I już ostatnie pytanie, jakie do nas wpłynęło. Czy technologia węglowa, o której było wspomniane na wykładzie, jest dużo droższa od technologii opartej na drzemie i czy obecne linie produkcyjne mogłyby się łatwo przestawić na technologie węglowe? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Czy ta technologia jest dużo droższa? No. Nie wiem. Niestety na to pytanie też nie odpowiem. Mamy kolejne pole do tego, aby podyskutować już. Tak, i sprawdzić. I sprawdzić, jakie są koszty technologii, prawda? Bo... Dobrze, drodzy Państwo, bardzo dziękujemy jeszcze raz Państwu za uwagę, naszemu wykładowcy za wygłoszenie wykładu i zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku, gdzie różne informacje dotyczące i przyszłych wykładów, ale też tego, co się ciekawie dzieje w nauce, są publikowane, a również zapraszamy na kanał YouTube naszego Instytutu. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję również jeszcze raz. Do zobaczenia.